Teraz to może spytamy się Wiktora, czy łatwo jest wygrywać. No, nie jest łatwo, bo wygrano trzeba walczyć. Trzeba jechać jak najlepiej się da. Jak się da, to można wygrać. Jak są mniejsi przeciwnicy, to trzeba walczyć. A dzisiaj zmagałeś się na tych zawodach, a wczoraj też jeździłeś, nie słyszałem. Tak, wczoraj byłem na zawodach, w których zdobyłem 9 punktów. Awans teraz, jak ty jesteś, nie wiem, klasyfikowany? Teraz jestem na 10 pozycji na klasyfikacji generalnej i na zawodach w Toruniu zajęłem 13 miejsce. To tylko tego pokazać, a tutaj długo już jeździsz w tym klubie? To jest spiryczny, jeżdżę już od 3 lat. Bardzo fajna atmosfera, fajny tor i można jeździć. A teraz masz ile lat? Teraz skończyłem 11 lat. No to szybko zacząłeś karierę, teraz można powiedzieć żużle. Czy wcześniej jakoś się przymierzałeś do tego żużle? No oczywiście. 4 lata temu się zacząłem przymierzać. I tak to jakby zostało. To pierwsza twoja profesjonalna maszyna, to kiedy? Kiedy się wyjść na taką profesjonalną maszynę? Maszynę rzeźdową wsiadłem, można powiedzieć, 2 lata temu. No to cóż, 2 lata, można powiedzieć, na profesjonalnej maszynie, szybko dojść do tego miejsca, no to tylko tego pogratulować. I to jeszcze raz gratuluję twojego pierwszego miejsca, no i życzę kolejnych wygranych na tym torze. Kolegów ze swoich ściągach, żeby zobaczyli, jak to wygląda, żeby ten tryb się bardziej najlepszego. Pola Wiktora Myszczak, trzeciego pola Wiktora.